Dobra, ale ja sobie też to nagram, więc YouTubki... O, widzicie? Ula już wrzuciła emotkę. Także ja to nagrywam, bo słuchajcie, gramy killerami w Dead by Daylight'a z strumyku i wbijamy zadania. I mamy zimowych haku 6 razy trzeba powieść. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak? Gugana mówiła? To nawet... A to ja nie widziałem żadnego info czy coś u niej. Ale miło, miło. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo jestem ciekaw. Chociaż, wiecie, ja się i tak będę tutaj tak na dobrą sprawę, jak już mówiłem, tylko zbawić, więc w sumie nie ogarniamy tego na tej zasadzie, że spinamy dupę, że tak powiem, żeby cokolwiek zrobić, tylko po prostu próbujemy zrobić zadanie. Także 6 musimy powiesić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, dobrze pamiętam? 6 powiesić, nie? O matko, crazy, to kupa czasu. Long time. No to zobaczymy. 6 razy powiesić na haku to nie jest problem, chyba że no, trafię na spoceńców, którzy będą mi świecić latarkami i wszystkim innym, czym popadnie. To będzie problem, ale ja już, to już, powiem tak, to już nie jest mój pamiętny odcinek, jak kiedyś adeptów killerów wbijałem na jakimś killerze. Się tak wkurzałem, że to była tragedia. Kiedy Minecraft? A Minecraft jest na kanale cały czas. Nie wiem jakim cudem, ale oberwała. No cóż, panie 14-14. Błagam, albo możesz w sobie wyjść jako bot. Wkurz się na mnie i wyjdź. Aha, oni wszyscy robią geny, okej. Daleko są. Tej jednej osoby nie widziałem, więc domyślam się, że siedzi gdzieś... Idzie po nią. Gdzie? Konika ktoś ma. Dobra, damy radę myślę. 2 osoby, 5 genów. Tylko musimy do tamtych genów podejść. Tutaj są 2 osoby przy tym genie. Czemu oni się tak beznadziejnie leczą? Czekajcie, bo ta fęk leci, bo kurde, nie mam tu porków. Ja mogłem tego Renato. Musimy to porki uzupełnić, koniecznie. Naprawdę? O! A skąd ten Renato się tak szybko tu wziął, mogę wiedzieć? Co on tak? Szybko przyszedł. Przecież przed chwilą, kurczę, był tam. Jak to tak szybko można? Może teleportacja uskutecznia? On się w ogóle widzą, nawet nie uigniuje. Dobra, 3 osoby. No, piąteczek. Ta fęk musi tu gdzieś być.
jak go wieszałem, mogłem zerknąć, gdzie oni poszli. Tam zrobili. Nie widzę, żeby ta typera się gdziekolwiek leczyła. Zdjęty. Oj! O Jezu, co ja robię? Bez sensu. Dobry. Jeżeli ktoś powiedzieć, co oni mają wszyscy do tego jednego haka, że wszyscy na jednym haku wiszą. Dobra, zerknijmy, gdzie oni są. Tu idzie. Tam robią gena z tyłu. Myślisz, panie Renato, że pana nie widziałem? Się pan grubo mylisz. Wisimy. Oj, tu jest ktoś kolejny. No cóż. Coś wam nie poszedł ten mecz. Gdzie się schowała ta typiara? Ja jej nie widzę. Tam jest. Ale patrzcie, w ogóle nie... W ogóle zero. Siema. Witam. Tylko, że chyba nie powiesimy 6 razy, prawda? Ale Abson, przecież u mnie filmy wychodzą tak, jak wychodzą. Cały czas tak samo, nic się nie zmienia. Z porannym graniem bywa różnie, bo czasem nagram, czasem nie nagram. A właśnie nie wiem, czy... Nie, ja chyba wbiłem, bo teraz mnie zaliczyło. No ale cóż, umarli. Kocham grać króliczycą. Mi się tak dobrze gra króliczycą. Naprawdę, polecam killerkę. Wydaje mi się, że do robienia zadań jeden z takich fajniejszych killerów, jeżeli ktoś ma ochotę. No i elegancko. Ładnie poszło. Ale jakoś dziwnie grali, bardzo dziwnie. Mam wrażenie, jakby tak... No nie wiem, chyba że jestem tak zajebistym killerem, w co bardzo wątpię, ale... Wiadomo, o co chodzi. Czy trzeba będzie uli wbić? Ścigaj ocalałych łącznie przez 120 sekund. To będzie akurat bardzo łatwe do zrobienia. To nie będzie trudne, bo ja się nie będę z nimi... W sensie ja się będę z nimi bawić po prostu w gonienie, żeby zaliczyło 120 sekund i to jest tyle. Ale nie jest... Powiem wam tak. Ostatnio jak graliśmy... Znaczy jak robiłem chyba Adze czy Uli, nie pamiętam już kogoś, komu. Jak byliśmy na tym... Ja typa trafiłem z połowy mapy toporkiem chyba, jak stał pod bramą. Wystarczy tylko dobrze wycelować, trzeba po prostu nią grać i jakby no, nauczyć się trochę, nie? Ogarniać i to nie jest jakoś wybitnie trudne. Trzeba po prostu dobrze kamerę skierować. Hello there, dzięki Crazy za followka, thank you. Ale to hello there też jest za cicho, ja go w ogóle nie słyszę. Musimy pokombinować.
A ja mogę u siebie komuś sprezentować subskrypcję? Na swoim kanale? Mogę? Może damy na 100%. O kurczę, muszę przetestować. Bo muszę przetestować, czy działają mi te subskrypcje w prezencie. Ale to może po tym meczu. Znaczy, w przypadku króliczycy to trzeba zawsze patrzeć na środek monitora, bo teoretycznie na środku monitora masz celownik. I wtedy po prostu trzeba dobrze wycelować, bo im wyżej go podniesiesz, tym toporek dalej leci po prostu, nie? Więc trzeba mieć jakby takie, nie wiem, są na przykład monitory, które mają wbudowany celownik, albo sobie, nie wiem, kleić na środku ekranu jakąś tą. I wtedy to naprawdę można sobie się wyuczyć po prostu czegoś takiego. Co ja miałem zrobić? Czy ja w ogóle wziąłem to zadanie? A, 120 sekund, dobra. Jest tak późno, że już nie myślę. To mówię, tutaj się nie będę spinać, po prostu będę ich ścigać i to jest tyle. Nie będę ich zabijać, niech sobie uciekną na spokojnie. W ogóle muszę, kurczę, mój komputer wyczyścić, bo ja go w sumie od nowości nie otwierałem. Tam pewnie, kurna, to na kurzu. Ogród radości. No, będzie radośnie, na pewno. No dobrze. A może mi ktoś powiedzieć, czemu mi się jeden generator podświetla? To jest w sensie, że to jest ten generator jakiś taki... No już was widzę, ale ja się z wami pobawię, więc nawet nie musicie się bać. Wyłaź. No wyłaź, przecież wiem, że tam jesteś, no. Uciekaj. Uciekaj. No uciekaj, kurde, chłopie, no przecież ja się nie będę z tobą... Uciekaj. Uciekaj, mówię. Dobra, nie, to nie. Na haczyk. Może się nauczysz dyscypliny. A czemu mi nie zaliczyło pościgu? A to nie było, że łącznie przez 120 sekund? O Jezu, to ja muszę przez 2 minuty kogoś gonić? To jest poświata z eventu, ze śnieżek. Jak podniesiesz śnieżki, to się świecisz. Dlatego jak, moim zdaniem, jak nie ma sensu robić eventu, w sensie jak ktoś nie robi eventu, to lepiej ich nie brać, bo to was widać dosyć dobrze. Na kilka razy mam rozbite, to dlaczego mi nie zaliczyło żadnego pościgu na nim? Zapomnij z tą latarką. O, 62 mamy zaliczone. Aha, z dużym opóźnieniem zaliczę, okej. Słuchaj, uważaj się z tą latareczką, koleżanko, bo za chwilę będziesz wisiała i się tyle moja dobroć skończy dla ciebie. Zszedł do piwnicy, nie wiesz. A nie, nie zszedł do piwnicy. Kanet. Patrzcie, ta frajerka tu będzie. O.
O, w krzaki nie przechodzi przez krzaki, okej. Okay. Oj, panie Renato. Dlaczego oni go nie podnoszą w ogóle? A widzisz, Abson. No widzę, że się chyba nie chcą ze mną bawić, ale musimy pamiętać, że mam jeszcze chwilę ich tam gonić, więc... Widzę, że te geny to tak trochę mocno... ogarnęli, ale dobra, są gdzieś tutaj. Do szafy chyba. Nie. No dobra, zdjęli go, to akurat sobie teraz pogonimy kogoś chwilę. Gdzie oni są? Tam poszedł. Cię nie widzę w tych krzakach, ziomek! Co jest z tobą? Czemu ja tego nie mogę podnieść? Kto we mnie tu? Zaświeci mi latarką? Nie ma. O, patrzcie, jak się szybko zdejmują. Hejli, zmiana niku? Znaczy, ja to tam się nie mylę, bo ja to i tak z reguły czytam, jakby początki ników głównie. Także spokojnie, nie trzeba było. Ale w sumie spoczko. Będzie łatwiej czytać. Próbuję tam pod tamtego podejść. Dobra, ale ja się nie będę zrozumieć z nimi chyba bawić. Czy dostanę latarką? Nie. Dobra, grajmy tak po prostu. Dobra, poszli tam. Renato. Nie widzę, żeby się leczyli tu gdziekolwiek. Gdzie tu został gen? I w
trzech stronach mapy zostały geny. Tutaj. O. To była ta frajerka, co latarką świeciła, nie? Oj, komuś tu nie wyszło. Wydaje mi się, że to ona chyba tą latarką świeciła. A nie, to był Renato! Renato był z latarką. No przecież ja wiem, że tu jesteś. Szlak nie trafiłem. Ale teraz trafię. No, zrywaj. Obawiałem się trochę, że pójdzie gorzej, ale widzę, że piekło całkiem spoko. Elegancko. Przynajmniej sobie trochę punktów nabijemy. Czyli co, zostanie nam jeszcze jedno, tylko żeby powalić 8 razy, tak? Więc właściwie może w tym ostatnim się spróbujemy z nimi pobawić. No, tu chyba ktoś... Początek? Ale w sumie 6 poziom, no dobra, nie jest źle. Super. Także kolejne wyzwanie zaliczone. Bardzo mi się to podoba. Czy zostało nam powalić, tak? Tak, 8. No to myślę, że to też nie będzie problem. I nawet szybko widzę, że poziom wpada. Także nie jest źle. Halo czaty, żyjecie tam? Sprawdzam obecność, proszę się meldować. Będę czytać z imienia i zniku. Nie, ale wiecie co, już po prostu czuję, że potrzebuję iść spać chyba. Drwala. Wiecie co, powiem tak szczerze. Przeżarły mi się drwale. Naprawdę. Niestety. Znaczy, czy ja wiem, czy niestety? Ale no, przejadły mi się trochę. Komu zawał? Dobra, powalić 8. Już widzę, że Kejciocha ma latarkę. Już mi się to nie podoba. Kepsiora. Ja ostatnio jadłem pysznego kebaba i tylko stamtąd będę teraz zamawiać. Może ma zadania na oślepienie? To niech lepiej robi to na kim innym, a nie na mnie, bo ja nienawidzę latarek. Zarówno na killerze, jak i survie. Bo zawsze mnie prawie oślepiają, chociaż sobie można grać z tym. Jak się ten perk nazywa? Lightborn, zrodzony ze światła? To wtedy jest spoko w sumie. Ale ja też nie umiem używać latarki i najgorsze jest to, że mnie to denerwuje, dlatego że ta latarka działa w tak durny sposób, że jak gram na killerze, ja jestem oślepiany z boku. Tak? Czy z boku ktoś mnie może oślepić?
Ale jak ja gram na surwie i próbuję kogoś oślepić z boku, to ta latarka w ogóle nie działa. Więc ja nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Nie wiem, po prostu nie wiem. Abson, do niedzieli mam nagrane odcinki. Jutro pewnie nagram jeszcze, bo tam powbijałem trochę rzeczy. Także na pewno do Wigilii masz. Codziennie będzie rano. Nie, dla mnie latarki też są przedmiotem zakazanym. One mogłyby w ogóle nie istnieć. Ale wiadomo, jest jak jest. To co, disasterek, afterek w letalu? Trzeba Uli kupić letala. Będzie śmiesznie. Ale ja też tak miałem, że już lecę, że ktoś mnie właśnie z tyłu ogarnął albo coś. I ja nie wiem, jak te latarki działają. Naprawdę nie wiem. Próbowałem grać z różnymi dodatkami do tych latarek na zwiększenie tej źrenicy, na zwiększenie oślepienia. Gówno, prawda, to nie działa. Tam ktoś szedł, widziałem. Chyba łeb, oczywiście, że tak. Oj, się zakałabaniłem. Aha, tu ktoś... A nie, idzie po nią. Dawaj. Lecz ją, chłopie. Ja muszę powalić parę razy. Dobra, zniszczę tą paletę. Ale leczcie, błagam, no. Gdzie on uciekł już? Feliś. Nie bądź buła. Chcę tylko powalić, a jeżeli nie będziecie ze mną współpracować, to się tak bawić nie będziemy. Zajarzyłem. Dobra, została. Ładnie. O Jezus, co ja robię? To jest moja ulubiona rzecz. Powalisz i killer oberwie, nie? Chciałbyś? Ja się chcę z wami tylko bawić. Weźcie, nie spinajcie dupy, surwy. Please. Proszę was. Oni tak szybko przez te okna przeskakują, przepraszam. No tu już przez okno nie przeskoczysz, Feliś.
chyba właśnie im jest potrzebny dupni masaż. No nie wierzę, że nie dostał. Serio? Jeszcze mi oślepia po hamówie fajerwerką? Ojejoj. Nie, dobra, zostawimy tego Felicia, bo on umie grać. Felicia umie, nie trzeba go zostawić. Bo marnujemy czas, a ja chcę zrobić zadanie. To jest najważniejsze w obecnej sytuacji. Jeszcze dwa. Nie, trzy. Jest strasznie ciemno, to ledwo co widać. O, Feli się robi w tym, widzę. Nie zwróciłem uwagi, gdzie jest reszta. Jest w tej drugiej. A, wiedziałem. Czułem, że ma wyskok z szafy, nie? Czułem. Czułem, że ma wyskok z szafy. No i uciekł. Jak on to kurde robi? Jak oni tak grają kurde jak boty? Nie rozumiem tego. Boty mają to samo. Jak chwileczkę chcę uderzyć, to one kurde kucają. Już tu nie mam, już gdzieś polas. Tu jest. Nie, mnie denerwują tacy spoceńcy w Dead by Daylight. Bardzo mnie denerwują. Tacy wiecie, FIFA Rafa co to nie on, nie? To jest dokładnie to. Widać zdecydowanie, że ja się z nimi bawię, a nie robię sobie, wiecie, a nie, muszą pokazać, że to są zajebiści i przezajebiści, nie? To jest tak wkurzające w niektórych survach. Dobra, 7 na 8. Jeszcze jedną, tylko kurczę. Musimy pójść po toporki. Znaczy mnie denerwują takie zachowania. Znaczy wiadomo, że to jest rozgrywka i ludzie uciekają przed killerami, nie? I teoretycznie tak się powinno grać, ale no aż tacy spoceńcy to mnie po prostu triggerują do granic możliwości. Taki wiecie, że muszę pokazać, jaki jestem zajebistym survem, nie? Wszystko będę robić. Przeskakiwać, ogarniać, etc., etc. To mnie tak denerwuje. No jest i Feliś. Proszę bardzo. Jeszcze ma latarkę. Mam cię w dupie, Feliś. Rób sobie, co tam chcesz. No patrzcie, widzicie? Patrzcie, no przecież musi pokazać po prostu. Musi.
Za wszelką kurde cenę. Jaki to on nie jest zajebisty. A wiesz co ci, Feliś, powiem? Patrz na to. I chłopie, ja cię nie puszczę, będę kitrować przy twoim haczku. To tak mocno. Także niestety nie uciekniesz. Hello there. Dzięki Waste za followka. Thank you, thank you. A ja teraz robię tak, otwieram i pan Feliś stąd nie wyjdzie. Oni sobie mogą wyjść, ale pan Feliś nie. A nie, czekajcie, ja nie mogę stać tak blisko. Ja pana Feliksa nie puszczę, nie ma takiej opcji nawet. Albo może ich wszystkich nie puszczę przez Feliksa. No nie puszczę was wszystkich przez Feliksa. A, ta wstała. No nie wierzę i ucieknie z tym Feliksem zasranym. Nie, zdejmie, oczywiście, że go zdejmie. O, pan Feliś umarł, jak mi szkoda. Przykro mi bardzo. A ty byś mogła pójść po koleżankę, idź. Idź. Idź, zdejmij. Ważne, że tutaj to coś umarło. Nie mogę stać tak blisko, dlatego że generalnie jest coś takiego w Dead by Daylight, tak zwaną antykampę zrobili, że jeżeli się stoi zbyt blisko, to po prostu schodzi. Nie chcecie sobie to temu zniszczyć? No to nie. To rośnie pasek i wtedy można się samemu zerwać i wtedy to jest jakby gwarancja tego, że się człowiek zerwie. Szkoda trochę, że tą gatitę powiesiłem. Weź sobie przedmiot. No, no jak też to, no czekaj. Jest, tak, jest indeed, papa. No, a, zaliczone, najważniejsze. Ale cieszę się, że tutaj pan Feliś zawisnął na amen. Nie lubię się tak z nimi bawić. Co pan Feliś miał? No tak, z szafy, ostatnia szansa, przebój i zaradność, no. Ale ważne, że nie przeżył tego meczu. Chociaż w sumie nie mogłem oszczędzić, 84. Ale widzicie, jakie to jest dziwne? Ta nijak na 84 poziomie postaci grała gorzej niż... grała zdecydowanie gorzej niż Richter. Bo akurat Richter to spoko. Spoko grał. Chyba, że na innych postaciach była wysoki. Nie wiem, jak to się przekłada. A ja zobaczmy może profile? Ile ma godzin w DBD? A, nawet nie zobaczę. Ani ja też nie zobaczę, bo to nie Steam. Dobra. To słuchajcie, YouTube, ja wam dziękuję za oglądanie. Dało nam się zrobić drugą stronę wyzwań. Domyślam się pewnie, że jeszcze będzie trzecia. Może też pojawi się Survy i Killerzy w jednym odcinku. Znaczy w oddzielnych odcinkach. Zobaczymy. Ale udało nam się wbić, także dzięki wam za oglądanie. Bajo, pa.